Pokój dobrą. Witam na kanale Hotel Foxtrot Tango Echo. Co prawda od uzyskania pozwolenia radiowego minął już grubo ponad miesiąc, a ja jeszcze nie zrobiłem żadnej łączności. I dzisiaj się to zmieni. Dzisiaj będzie moja pierwsza łączność. Co prawda w pozwoleniu mam zgodę na maksymalną moc wyjściową nadajnika 500 watów, ale postanowiłem tak leciutko na 1 W nadać. Odległość też nie była jakaś zachwycająca. U mnie w okolicy jest troszeczkę problem z krótkofalowcami. Jak na ostatnim nasłuchu, nie wiem, może znalazłem 3 rozmowy, słuchałem dość długo. I ogólnie jest problem, żeby kogoś znaleźć, tak? Ogólnie, żeby ten ktoś miał włączone radio, żeby ja miał włączone radio. Więc skorzystałem z takiej starej krótkofalowskiej metody. Poprosiłem znajomego, takiego starego krótkofalowca, jeszcze doświadczonego w powodzi w Opolu. Oni tam pomagali ciężarówkom dostawać się do miasta, więc krótkofalowcy są nieraz potrzebni. Rano po prostu wysłałem SMS-a, czy nie miałby ochotę na łączność o 16. On powiedział, że spokojnie. Umówiliśmy się na godzinę, na pasmo. Ja zawołałem, on odebrał. Znaczy on odebrał, no odpowiedział, tak? Co mogę powiedzieć? Myślę, że nie była to idealna łączność z mojej strony. Na pewno zjadł mnie stres. Nawet miałem problemy z literowaniem w pewnym momencie. No tak czy siak to były jednak duże emocje. Bardzo, bardzo miłe. I to, co tak naprawdę jest bardzo przydatne, to w tym, że ci wszyscy starsi krótkofalowcy tak jakby chcą pomóc, tak? Czyli jeżeli coś nadamy źle albo coś źle powiemy, to nie ma jakiegoś, no nie wiem, ganienia nas, tylko jest bardzo dużo cierpliwości. Chcą coś nauczyć. Wiadomo, że początki nie są idealne. U mnie początek był nawet kiepski. No ale nie zrażamy się, tak? Nie ma co się zrażać. No zresztą sami zobaczcie, jak to u mnie wyszło. No, nie wyszło najlepiej, ale będę robił kolejne łączności, aż w końcu uzyskam te doświadczenia operatorskie, tak? Kto chce posłuchać, to zapraszam. Wywołanie ogólne na paśmie 2 metrów. Henryk, Franciszek 6, Tadeusz, Ewa. Proszę powtórzenie, miałem ściszone radyjko. Henryk, Franciszek 6, Tadeusz, Ewa. Henryk, Franciszek 6, Tadeusz, Ewa. Tu SQ 6, Halina, Halina, Quebec. Over. Cześć. Stanisław, Quebec 6. Henryk, Henryk Kłebek. Moje imię to Łukasz. Nadaję z Retywisa RTS-3. Antena to jest tak zwany koci ogon. Proszę o raport słyszalności. Raport 5, 6, 5, 5.
Bardzo dobry. To lekkie szumy są tylko. Także dziękuję, witam cię serdecznie, Łukasz. Jakże zdrowiem, jak się masz i tak dalej. To bardzo, trochę mi powiedz. No troszkę słabo wyspany, ale tak widać, że łączność zachęca do jakichś spacerów. Wybrałem się tutaj pod górę koło siedziby Parku Narodowego. A jak ty się masz, Janku? No ja jeszcze z domu nie wyszedłem, ale będę musiał, bo czekam też na telefon od katechistów. Czekam też troszkę na jakiś spacer, bo jeszcze z domu nie wyszedłem, bo się obiad gotuję. Także wszystkiego dobrego. Szalina Franek 6, TSA Elżbieta. To dziękuję bardzo za łączność. Tutaj Halina, Franciszek 6, Tadeusz, Ewa. Pozdrawiam. 73. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Pozdrawiam cię i cieszę się, że chociaż troszeczkę na bezpośredniej łączności rozmawiamy, z tym, że nie wiem, gdzie ty jesteś. Czy jesteś w lesie, gdzieś na jakiejś trasie w górskiej, czy gdzieś między budynkami, jeśli możesz jeszcze odpowiedzieć, Homer? SQ6, Hendryk Kłebek, tu Hendryk Franciszek 6, Tadeusz Ewa. Ja jestem koło siedziby Parku Narodowego, tutaj przy lesie, zaraz między tą łączką a lasem. Ja myślę, to jest jakiś, nie wiem, może max kilometr, 2 kilometry od ciebie. Over. Dziękuję ci. Henryk Franek 6, Teresa Ewa. Tu jest Q6, Halina Kłebek. Wiesz, jeżeli się przesunę troszeczkę, pół metra dosłownie w mieszkaniu, to już zaczynają ciebie jakieś szumy nakrywać. Jak odejdę do kuchni, to już w ogóle będą tylko same trzaski. Także chyba jest dosyć słaba łączność, jest to twoje pytanie było poprzednie. Gdzie ty możesz być? Czy ty masz zaprogramowane u siebie w radiu przemiennik na SP6 Janina JG, Janina Grażyna? Halo Janku, to Łukasz. Nie, przemienników jeszcze nie mam zaprogramowanych. Ja myślę, że słabo mnie słychać, bo nadaję tylko z 1 wata, a tutaj radyjko może nadawać z 5, ale tak postanowiłem sprawdzić najpierw na jednym. A weź właśnie jeszcze powiedz, ja ciebie słyszę tak na piątkę, tak szczerze, jakbym miał to ocenić. A weź powiedz jeszcze, z jakiego ty radyjka nadajesz. Tu... Over. Z tego mojego radyjka, który widziałeś, ten Baofeng, jeden z najstarszych. Także tutaj nie ma się czego spodziewać, jakichś luksusów. I też chyba na 5 watach jestem. W każdym razie, dlatego pytałem o przemiennik, bo gdybyś miał przemiennik zaprogramowany na swoim radiu, to moglibyśmy przez przemiennik bardzo dobrze rozmawiać. Tam jest czysty odbiór i nadawanie, więc myślę, że wszystko jest w najlepszym porządku. Dobra, dziękuję ci na razie. Tu Halina Franek 6, Teresa Elba, tu jest Q6, Halina Kłebek. Również dziękuję za łączność. 73, SQ6, Halina Kłebek, tu Hendryk Franciszek 6, Tadeusz Elżbieta, over. Fajnie. Fajnie, ja też się będę musiał nauczyć tego znaku, bo HF na początku to jest trudne do zapamiętania. Dobra, wszystkiego najlepszego, 76, bye bye.